No, jestem bardzo zadowolony. Fajna modyfikacja. Przyjemna. Mutantów teraz natłukliśmy. Powinniśmy dostać, nie wiem, achievement, nie wiem, tłuczka czy czegoś. Ale no stosunkowo chyba długie będzie granie, jeżeli chodzi o to. Tak całkiem, no na pewno na dwa takie długie dni przysiądę sobie, nie? Myślę, że. No tylko, że mi się nie opłaca robić takich długich maratonów, bo to potem ciężko wrzucać na... No, dzielić i wrzucać na YouTube, nie? Gdzie jestem? Trochę za nisko. Muszę przejść. Chyba jestem poza mapą. Chyba tak. Tu chyba nikt nie przewidział, że tu przyjdę. Ups. Jak ja już się do gry zabieram, to oczywiście muszę wszystko spierdzielić. Oczywiście, jakby inaczej w tą grę grać. O, dobra. Trafiłem. Ładne są te sprashearty na ten, na loading screenach. Klimatycznie, tylko że tutaj te paseczki po bokach, to mi się nie podoba, nie? Ja biegnę. Leje i leje, no! Osłaniać. Tak, powodzenia. Co będzie, jak spotkamy kontrolera? Po tym pytaniu na pewno spotkamy kontrolera. Tak, trochę to jest... Część jest ten... Lokacji z Lost Alpha, nie? Wyciągnięta. Jakoś nie wiem, ale to jest bardzo ładnie zrobione i ja już nie będę już wnikał i pierdzielił o tym, bo to... Chyba się nudne już zrobiło. Tu mam iść, tędy mam iść, nie, bo to jest oznaczone. To idę tak, żeby kolumna była jakaś utrzymana. Strzelbę mam. Przeładowany. Strzelba nie. Tak szumnie określam strzelbą, to jest zwykły obrzyn. Piłowana strzelba, nie? Ale... A to co tutaj robi, ja się pytam. Jeszcze jedną puszkę. Ona wtedy, bo ona mi rąk nie zajmuje. Dobra, wszystkiego się spodziewałem, tylko nie chimery. Zresztą zdechła tak szybko, jak się pojawiła. Helikopter jest gdzieś. Widzę. Dzień dobry.
Aha, czyli teraz ja mam ruszyć dupę. Ja mam się narażać. Miejsce transmutacji. A wezmę, zapiszę i zobaczę, co tu chodzi. Czekajcie, rozdamy punkty w transmutację. Teraz jakoś coś będziemy mieli, jakieś przepisy czy coś. Nie, może coś. Mutacji. O! Meduza, płomień, bateryjka, prawi. Aha, lub umrze. Muszę wiedzieć. Co ja tu mam w tej... Mam meduzę i mam skrętak i z tym zrobię, nie? Nie, potrzeba więcej. No dobrze, umiejętność, którą tam żeśmy wzięli, to się nie zmarnuje raczej. Mapa terenu. Puszacz mocności, jeszcze drugi. Na razie tfu-tfu, nic mi nie dopadło, nie? Jak to wygląda? Aha, takie małe. O! Nie podoba mi się to. Przejdź, żeby mi zauważył. Dajnik radiowy i zagłuszacz. Dobra, idziemy dalej. Pyszności. Galaretka. No strasznie niepewnie się czuję. Dolina Mroków ze Wiepripeci to jest mod... Boże. Pod osłoną śmierci Klondike 2. To jest mod Klondike 2 i on jest no... To jest nowa fabuła, nowe postacie i te lokacje są naprawdę zreworkowane. Od Kordonu... Na razie byłem na Kordonie, który jest ładnie przerobiony na... na wysypisku, na agropromie i teraz jestem aktualnie no, na tej w Dolinie Mroku, nie? No i to prezentuje się bardzo ładnie. To jest? Się aktywowało?
Holmesem, tak, Sherlockiem. Dostałem radiostację i mam teraz ją jakoś odpalić? Здорово, Холмс. Мы с отрядом в долине. Где там переход на Затон? Отлично. Переход не ищите. На Затоне сейчас пекло. Наемники зажали Скадовск. На Шевченко уже всех перебили. В общем, полная жопа. Лучше дуйте сразу на Янтарь. Да, и что у вас там со связью постоянно? Пытался связаться с капитаном, не получилось. Связь гуляет. Много глушилок, благодаря которым оборвалась связь с диспетчерами. А там и до крушения недалеко было. Вертолет найти не смогли. А теперь слушай меня внимательно. Никакой вертолет вы там и не найдете. Даже не пытайтесь. Все это было запланировано, и вертолет сейчас на ЧС. Все под контролем Глока, организатора операции под прикрытием. Глок делал сборки, трансмутацию артефактов, в результате которых вызывались уникальные образцы, свойства которых он тестировал на обычных сталкерах. Я один из них. Однако мне удалось вовремя уйти. Зараз отпомянул, ты с диалоги так спробуй что-то вылапать. Лаборатория на Янтаре. Но ты можешь не бояться. Люди Глока ушли оттуда еще месяц назад, когда военные проводили зачистку. Зато есть шанс что-нибудь узнать. Неожиданный поворот событий. Ладно, до связи. Нет времени разговаривать. Наемники нас зажали. Grałem w Lost Alpha, tak przy na 95%, bo już zakończenia mi się nie chciało robić. Mod strasznie katorgiczny, nie? Trzeba być masochistą, żeby go w miarę szybko przejść. Aha, na Zatoń przyjścia nie ma. Głowca nie ma w dolinie, jest na CA. Wszystko to było przez niejakiego Glocka, który zajmuje się badaniem artefaktowym. Holmes jest jednym z nich. Wydaje mi się, że ten Glock... Oglądaj artefakt. Shit. No, tym razem ja dostałem troszkę chyba lepsiejszą robotę, co? W tym sensie, że nie jestem pakowany w żadne jakieś bagno. Czego chcesz? Tam pytanie do Twitcha, jak tam ten stream wygląda? Czy jakoś jest ok i czy nie przycinanie gubi klatek, bo mam jakieś problemy z połączeniem ostatnimi dniami. Właśnie z Lost Alpha część tych lokacji, mam wrażenie, jest wyciągnięta, nie? One naprawdę tak wyglądają. To jest przecież ta baza bandytów. Znaczy, no część, bo część jest oczywiście z oryginalnej Doliny Mroku, ale ja w Dolinie Mroku dużo czasu nie spędzałem i ta Dolina Mroku oczywiście 300 razy się zmieniała. W czystym niebie, w cieniu Czarnobyla inna, nie? No to się cieszę, że jest płynny. To jeszcze przypomnę, że ja mam jednocześnie kanał i na Twitchu, i na Hitboxie jednocześnie streamuję, więc jak ci coś na Twitchu laguje, to przejdź na Hitboxa, nie? Pod tym samym nickiem nie znajdziesz. Akurat mam stronę, która pozwala mi restreamować to, nie? Jestem naprawdę zadowolony. Czy tędy wejdę? Oczywiście, że nie. Po co komu kulturalne drzwi trzeba wbijać górną bramą? O Jezu, nie cierpiałem tego miejsca, bo jak tu dzika okradałem... Z karty dostępu do laboratorium, no to tu się działa niezła siermięga. No cześć.
Aha. Nie, a jak na dach wejść? Dobra, nie mam pytań. Przepraszam, co to było? Nie mam wcześniejszego save'a? Czy późniejszego? Ale co to było? Dobra, jeszcze raz się przebiegnę, no tam niech stracę. Ale widzieliście to? Coś czuję, że ten mod nie będzie taki łatwy, jak się zapowie. Czemu ten obraz jest taki rozmazany? Samochody jak z Las Alfy by się przydały i latanie samochodami w anomaliach grawitacyjnych. O, teraz się obraz naprawił. Nie wiem, o co chodziło, ale to jest tak jakieś wyraźne, nawet chyba temu rutin score mi raczej nie pomógł. Stara baza wolności, tu zawsze takie gówno latało w tym tunelu i tam były artefakty, ale tam nie wiedziałem, jak tam wejść. Safe. Zamieniam się w słuch. Piszę? Zamieniam się w słuch. Może stąd dam radę zastrzelić. Gdzie tam? Oj, będzie ciężko z tą misją. Będzie ciężko, czuję to po prostu. MKSNTW, ja ci powiem, że ja z tą misją akurat w Lost Alfie sobie poradziłem bez większych problemów. Bo powiedzmy, szczęście głupiego nuba, no jednym strzałem zniszczyłem dwa helikoptery, nie? Akurat tak się ustawiły. Oj, Boże, jaką ja z tego uciechę potem miałem. Ale no to jest tragedia z tym zestrzeliwaniem tego. A jak tu w ogóle wejść na górę, żeby... Przypadkiem. Złaś na dół, złaś na dół. Co on będzie grzecznie na mnie czekał teraz? Wód. Dobra, to mi się nie podobało akurat. Mam rozwalony pancerz z powrotem. Jeszcze trupa nieznanego uczonego. Bo jak poetycko. O, sucha, krakowska. Nie, to bardziej jak salami wygląda. A, teraz mam RPG-a w razie czego. Tak jak to było w Sigerusie, tak? Kawałek helikopter.
Gdzie ten uczony tech? Mi się wydawało, czy ja już tam byłem. Pole anomalii elektrycznych. O! Dobra, przeżyłem. Kamienna krew ochrona. No, tak. Tak średnio na jeżę. Nie ma jakiegoś luku. Wejdę jeszcze w ten tunel. Nie, tu nic nie ma. Też nic nie ma. Mogli coś tu skitrać. No, Lost Alpha był tragiczny. Jeszcze raz tak powtórzę. No, akurat ten mod, to, no, no jak dla mnie ten jest od początku, no całkiem przyjemnie się gra. To był chyba jedyny taki moment, który mnie troszkę zirytował. Dużo tych anomalii. Bardzo dużo. A jakie bolesne! Nienawidzę, najbardziej nie lubię tych elektrycznych, bo one są praktycznie niewidoczne. Jak wydupię, to za całe HP. Tak się przejdę, może coś... Znajdę, to się wkurzę. Prawda, nic, a nic, taka bida. Dobra, wracamy. Zobaczę, jak te pancerze tutaj mogą. Mnie najbardziej rajcuje ten egzoszkielet, żeby go złożyć ręcznie, nie? Gdzieś to... Też można by... To rzeczy film jest potrzebny. Podobne było. Pita tu jest... Dobra, a jeszcze... Stawy przedmiotu. Detektor sobie, czy coś sobie. Ją pościągać. A, apteczki sobie. Zacznę. No i ciekawe. Teraz momencik. Okej, skończymy tę misję, zobaczymy co on dalej zleci i zadecyduje, czy będziemy kończyć, czy nie będzie. Gdzie indziej. Teraz. A jak ekspresowo wyjść z mieszkania? Wyskoczyć przez dziurę w ścianie. Problem rozwiązany. A jak wejść do mieszkania z powrotem? Wejść po... przez okno.
Idziemy tak. Co oni tu wymyślą? Rzeczywiście na górę się wdrapać, co? Słucham. Ci dobór. Oh fuck. Joki mindfuck. Siemano. Ten mod mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Jak tu pójść na polesie? Donu muszę. Czytać? Przejść na etar, przejście na wysypisko, to jest gdzieś tu, gdzieś jest przejście na polesie. Okej. Okay. Wziąłem, ale zużyłem. Tas. Dało, ale... Przejście jest na dole, tam gdzie byłem. O, panie, jeżeli ten mod tak ma wyglądać... Prawda. Będzie trzeba na jego w mniejszych porcjach przechodzić. Godzinne materiały. A czyli rozumiesz, że cofnęliśmy się przez na jakiś czas 2 lata do tyłu, no. Widzieliśmy wszystkie wydarzenia. No coś jest tu zdecydowanie nie tak. Być może Strejok tak naprawdę spowodował te całe tutaj załamanie i całe dziwne... Ich są tak naprawdę rozdupcy całą zonę, nie? Niszczyciel systemu. Nie podoba mi się to i ta ciągła burza. Powiem, no Dolina Mroku nie fajne miejsce, ale żeby aż tak. Tu gdzieś jest przejście na polesie, rozumiem. Przejście na jeden. Gdzieś trzeba się przebiec, matko pewnie. Załapie ono. O, ja się nie mogę doczekać Starkera, żeby kiedyś go zrobili na jakimś krajęczajnie albo na czymś. Że to wyglądało po prostu. W sumie teraz i tak dobrze wygląda pomimo upływu lat. Ale żeby to wyglądało, wiecie, naprawdę miał takie... Jak włączysz, to masz ochotę po prostu wyłączyć i uciec. To wyglądało tak po prostu realistycznie, nie? Po lesie chyba już nie było takie straszne. Chyba. Przejdę się może. Wow, ja tej lokacji ja w ogóle nie kojarzę, nie?
naprawdę troszkę tych modów przychodziłem i naprawdę nie kojarzę. Jeśli mi powiedzcie, że ja będę rozmawiał, nie wiem, z samym Jezusem, tak idzie dalej. W ogóle nie wejdę, co? Muszę w inny sposób się tu, rozumiem, dostać. Łatwo mnie tu nie wpuszczą. Halo, halo, jest stalker w dyżurce? Nie, nie ma. Wejście pić na wodę. Ale znowu coś tu nieciekawego się dzieje. Ja nie, dobra, siedzą ludzie. Cała kłopa ludzi. Już mam nadzieję, że to nie są już duchy, co? Kurde, jest. Stołówka je? Jakby. Chyba stołówka. Ciekawego do jedzenia nie podają. To jest ten naukowiec? H11. Tylko przedzenie z lustru i teren. Skanery ładują się za pomocą normalnej pracy, żeby poradzić z kajwą. Czy ten przedobór są obecne anomalie termiczne? Dostawca. Parę dostawców. Skaner otrzymasz tego 1000 ruchów. 11 skanerów. A. Duża kotlet, kryształowy kwiat w skrętach. Z... Kryształ macie? Dusza kotlet, grawi. Nie, nie macie. Chcesz nie skrętaka, skrętak bym mógł oddać, a nie wiem, czy chcę. Usza koty. Kwiat skrętak. Troszkę pieniążków mam, więc nie. Nie wiem, RPG może na razie sobie zostawię, bo mi się przyda. Wiesz? Lenia Samura. Nie no, tutaj luks mają. O! Pokój osobliwości, co? Dobra, już się zbliża wieczór, więc ja może myślę, jak wygląda w ogóle. Skanery mam umieścić. Mogę tutaj im umieścić? Z ciekawości. Na szczęście. Ale myślę, że zakończymy. Już no, godzinę na tak naprawdę się bujamy, a materiał bardzo ważny. Tak naprawdę nie chcę, żebyście tam pomijali jakiś środek, bo no troszkę sporo się działo. Do zobaczenia za... Dosiego live'a.